No, panie i panowie, ladies and gentlemen, dzisiaj będę przeżywał, no już kurczę, chyba z czwarty raz DT-75 na chińskich głośnikach, bo tak mi się spodobał. Z początku jak je wstawiałem, to obawiałem się, że no poprzez te sztywne zawieszenia on sobie nie będzie radził basowo. Tak myślałem, no jak już zagra trochę lepiej od EDA 50, to będzie dobrze, ale kurczę, no tak mi się spodobał ten basik z niego. No rzeczywiście, one brzmią najlepiej ze wszystkich zamienników, jakie do tej pory pakowałem. Teraz podłączyłem pod AUXa z Tidala. No zobaczcie, jak to ładnie basuje, no. Basik na 10. Cofnę. Elegancki jest ten basik teraz tutaj, kurczę, taki dosyć miękki, przyjemny, ładny, soczysty, bo tam no, w tych poprzednich głośnikach, no do tej pory się zastanawiam, czy to mogła być wina tych pierścieni dystansowych na głośnikach plastikowych, no ale tutaj jest, no, jednak jest inaczej, no jest inaczej, no jest ten bas jakoś tak, jest bardziej zwarty, no. Na tamtych głośnikach, czy na Monacorach, czy na Visatonach, z początku mi się wydawało, że na Visatonach jest lepiej, ale też się zrobił jakiś taki rozlazły, no a na tych jest naprawdę no super, no kurczę. Pięknie. No w końcu DT-75 mi się, kurczę, po latach spodobał ponownie, no. Aż się nie mogę nim teraz nacieszyć. Zobaczcie, jakie jaja. Chińskie głośniki, najtańsze, jakie kupiłem, najlepiej się sprawdzają. O, kurczę, no pięknie. Berber varmış berber yok. Jakiś hardcore puszczę z YouTube'a. Berber varmış berber yokmuş berber gecede masala varmış yokmuş varmış. To tam nie mam premium, pewnie reklamy mi będą wywalać, ale zaraz zobaczymy czy... Hardcore mi tu zagra? No na razie reklam nie ma. O, no kurczę, no miodzio! Dzień.
No tutaj po prostu wydźwięk tego basu jest taki, jaki powinien, no. Zabieram ze sobą. No jednak jest parszywa reklama. Dam na pauzę, póki ona nie minie. No i po reklamie jedziemy. Tutaj są takie różne brzmienia basowe, takie różne drumy się zmieniają co kawałek, także zobaczmy, jak one będą brzmieć teraz. Elegancko, pięknie. Miodzio. Takie walenie w dechę też super. No teraz każdy rodzaj basu na nim brzmi super, ale jeszcze Enigma. Gdzieś tam już na pierwszym filmie mówiłem o tej Enigmie, a jej nie włączyłem ostatecznie. Tutaj gdzieś są takie fajne basowe zejścia. Poszukam któregoś utworku, gdzie tak fajnie łupię. Ale raczej nie będzie na takim intro. Może next. No tutaj tak trochę z echem dziwnie, ale też jest dobrze. Płyty zdjąłem bas na 8, bo brzmi po prostu przyjemnie. Gdzie były te takie zejścia fajne? O, tutaj będą, tutaj są takie super zejścia. Mam nadzieję, że zdążę ten filmik nagrać do końca, bo już mi bateria pada. Chciałem przewinąć, mi się przełączyło. O to mi chodziło. No w końcu jest głębia taka, jaka powinna, naprawdę, kurczę, no. Szkoda, że nie da się przeskoczyć z głośników na głośniki, tak żeby sobie kilka razy porównać. No ale, no jednak, no po takich dłuższych testach na raty w sumie, bo podzieliłem to już chyba na piąty film. Cztery zwykłe chyba i jeden short, czy dwa shorty, nie wiem, już się pogubiłem. No ale już chyba z piąty film. No i coraz bardziej mi się podoba ten DT-75 z tymi głośnikami. Także super. O, też pięknie. To your heart.
No chociaż to zależy od utworu. Jak jest właśnie taki łagodniejszy bas, to można sobie pozwolić na 10 podbić i też brzmi dobrze, ale no na jakichś agresywniejszych takich uderzeniach czy na techniawie, no to na 10 tak trochę za bardzo się tłucze. No można tego słuchać na 10, ale przyjemniej brzmi na 8, ale na przykład na takiej łagodniejszej Enigmie można śmiało dać bas na 10, głośność na maksa i brzmi to pięknie, no. Super. O, tutaj też chyba zdaje się takie zejścia były fajne. Na bank. Jednak zdejmę z 10 na 9 na przykład. No to jest to, w końcu to jest to, no. To za ścinka jakaś się zdarzyła. Pewnie jakaś ryska tam była na płycie większa. Tutaj jak dam bas na 10, nie będzie problemów. Też jest dobrze. No bardzo fajnie to teraz basuje, także te głośniki zostają. Olać monakory, monakorów i tak już nie mam. Olać visatony, no chyba żeby mi się te kiedyś tam popaliły, czy coś by się złego z nimi stało, to zawsze te visatony będę miał na zapas, bo no też źle nie grały, ale te chińskie mi się najbardziej podobają, no. Też nie twierdzę, że to jest jakaś no powalająca różnica, ale no po prostu mi to wpada w ucho, no. Słyszę tutaj ten basik, że jest ładny, czysty, soczysty. No i dobra, to na tyle, bo zaraz mi ta bateria padnie. Starczy już tego testowania na raty. Także już was nie zamęczam. W sumie to ja już sam trochę zmęczony jestem i jęzor mi się zaczyna plątać, także uciekam.